5 czerwca wspominamy świętego Dominika Toaj, męczennika. Dominik urodził się w 1811 roku na terenie dzisiejszej Tajlandii. Był chrześcijaninem, ojcem rodziny. W życiu kierował się wymaganiami przykazania miłości Boga i bliźniego. Rodzinę utrzymywał z rybołówstwa. Dominik był bardzo szanowany zarówno w swojej rodzinie, jak i wiosce. W sierpniu 1861 roku rozpoczęły się w Wietnamie prześladowania chrześcijan. Żołnierze rządowi skonfiskowali majątek Dominika i aresztowali go. Ponieważ miał on chore nogi i trudno mu było chodzić, żołnierze obiecali, że zwolnią go po otrzymaniu okupu, lecz on nie zgodził się. Chciał dać świadectwo swojej wiary. Przez 9 miesięcy Dominik czekał na proces sądowy. W więzieniu znosił głód, pragnienie, kajdany i inne trudności, jednak nigdy nie narzekał. Pocieszał współwięźniów i zachęcał do wytrwania w wierze. Często był wyprowadzany na ulicę, by na oczach przechodniów podeptał krzyż, lecz on nie dał im takiej satysfakcji. Obiecywano mu również uwolnienie i dużą kwotę pieniędzy, lecz on odpowiadał, że bogactwo tego świata przeminie i nie może przynieść trwałego szczęścia, a może je zapewnić tylko Pan Bóg, który ma władzę dać życie wieczne. Taka postawa rozzłościła urzędników państwowych. Dominik został natychmiast skazany na karę śmierci przez spalenie. Rankiem 5 czerwca 1862 roku wchodził na stos, śpiewając pieśni i prosząc Boga o łaskę wytrwania do końca. Miał 51 lat, gdy oddał życie za wiarę w Pana Boga na północy Wietnamu. Jest jednym z męczenników wietnamskich. Dominik Toaj został beatyfikowany 29 kwietnia 1951 roku, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Dominika, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.